2. 10 Adrian. Czaja 11. Kornik 14. Siwy 17. Toro 19. Rafał 20. Przemek 6. Tak. Łukasz 8. 6-9. Kapitano? Ale tu się masz. Właśnie nie może czasem? Ja dam wtedy, będzie oglądał raport. Jest. Jest. Łukasz Jarowski 13. Gola, Donasz. Domaszczyk 18. Ryba 21. Marek chyba ma 83. Tak. Coś tak, to zaznaczę. Albo 77. No, dobra. Piotrek 99. Adrian Bożek, dobra. Taktyki nie nagrywa. Nie, ja wiem. Jak powiesz, że mam przerwać, to ten. Nie nagrywa. Dzisiaj pan Krzysztof sędziuje, więc ta sama chyba trójka, co w Radwanicach, więc wiecie, na czym polega piłka nożna. A ja wam jeszcze tego przypomnę. Faul jest wtedy, jak sędzia gwiźnie. Ręka jest wtedy, jak sędzia gwiźnie i karny jest wtedy, jak sędzia gwiźnie. Więc grajmy do gwizdka, nie odzywajmy się. Nasza słaba strona to emocje. My mamy mieć takie emocje, że pełni radości mamy wyjść na boisko. Nie pretensji, nie problemów i te błędy, które tam popełniliśmy, nie mogą się powtórzyć. Bo i ty, Adrian, i ty, Bartek, jesteście liderami i wy tu będziecie dzisiaj orać. I wykluczenie którego w ogóle z was zawodników sprawia, że nasze szanse na wygraną topnieją. Więc bez przekleństw, spokojnie, to my jesteśmy bohaterami swojego życia, to my robimy to, co chcemy. Mamy swój plan, wychodzimy na rywali na pełnym gazie, ale spokój. Bo przy niektórych akcjach, tak jak Białołęką, na przykład w końcówce, jak Ryba miał piłę, to tylko jedziemy 4-1, tak? Na 4 na 1. No to jakbyś sobie tak mógł jak na PlayStation puścić, no to do boku gościu dobiega, dwóch jest z tej strony, jeden z tyłu, masz obrońcę, ewentualnie cofasz, na drugą stronę grasz i masz bramkę. Ale to tak się ładnie mówi. Na meczu zero pane emocji. I powiem jeszcze jedno. W tych meczach, czy z ubiegłego sezonu, rywale jak wygrywali? Kosząc nas. My grajmy twardo od pierwszej minuty, pokażmy, że jak jeden się ładuje, to my też się ładujemy. Nie dyskutujemy, nie robimy, gramy twardo i narzucamy swój styl. I na spokojnie. Oni muszą, my możemy. Miejmy to w głowie na spokojnie. I jeszcze co do taktyki mogę powiedzieć z meczu z Radwanicami. Czaja. 3-4 kroki przed obrońcami. Bo za blisko grałeś stoperów, a jak gramy akcje ofensywne, Maciek, jesteś za wysoko, równasz się z Adrianem. Musimy cały czas być gotowi, że nie każda piłka nam wyjdzie. Musimy być gotowi na to, że będzie przejście z ataku do obrony. I zrób te parę kroków do tyłu, żeby nam się nie robiły dwie linie. Oni po 60 minucie sami już będą robić dwie linie. Jak nałożymy swój styl i gaz, 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 to nie ma zespołu, który się nie ugnie pod takim gazem. Także wyjdźmy i walczmy po swoje. Także nie każdy, teraz jeszcze chwilę, popatrzy sobie w jeden punkt, skupi się mocno, posłucha tych parę słów ode mnie serca, bo rozgrzewka dzisiaj spokojna, Maciek, bo jest gorąco. Zróbmy rozgrzewę. Napijmy się wody, żebyśmy byli nawodnieni na ten mecz i agresja ma być w grze. Nie, żeby była w głowie, że będziemy burzyć się o każdą akcję. Wyszła piłka, sędzia źle gwiznął, pach, wracamy na swoją pozycję i walczymy. Także chcę powiedzieć jedno. Panowie, za chwilę wychodzimy po swoje. Więc głowy do góry, serca pełne woli walki i jedziemy po swoje. Dobra, jedziemy. Chodzi znaczniki, apteczka, woda, piłki.
Stara gwardia. O, jest gwardia. O, tu widzę, że jest, słabo jest. Jaki wynik będzie? 4-2. A wam, 4-2. Dla nas? 4-2. Korona musisz górą. Zagrać na trąbce. No i gitara. Dawid! Mam to! Adrian, mamy przerwę. Remis, miałeś sytuację. Jak byś ocenił tę pierwszą połowę? No, przyjechali goście, kurwa, cały czas murują swoją połowę. Widać z ławki, dostają cały czas podpowiedzi, że mają przerywać grę i jak najdłużej przy każdym kontakcie z nami mają leżeć na boisku. Trener Przybylski to cwany i znamy go bardzo dobrze i wiemy, że grają nie pod nas, przerywają cały czas nam akcję i nie chcą grać w piłkę, tylko... I bramkę straciliśmy w podstawowym fragmencie. No tak, wiedzieliśmy, z czego są najgroźniejsi, no i po tym stałym fragmencie gry straciliśmy bramkę. No trudno, zremisowaliśmy, jedziemy dalej, mamy dzięki, całe 45 minut. Powodzenia. I... Krzysiu, dwa zdania? Maciej? Dwa zdania? Chujowo. Chujowo, ale już wychodzimy na swoje i mam nadzieję, że... Co, zaatakujecie w drugiej połowie? No, będziemy cały czas ich atakować, żeby ich przypresować, żeby ich zmęczyć. Już widać, że już kurwa odbiegają, bo nas kondycyjnie siadają. Myślę, że w drugiej połowie to wykorzystamy. Okej, dzięki. Bartek? Piękna akcja przy bramce. Oczywiście w swoim stylu nawinąłeś obrońcę raz, drugi raz do Adriana. I Adrian zrobił to samo, też nawika i strzał. Nie, no to tam całą akcję ja zrobię, bo tylko strzelił gola, nic więcej. Nie? Tak trzymać, Barty, tylko uważaj, masz kartkę, nie? No. Słuchaj, jest zmiana, wchodzisz od razu od 46. No wiem. Jak to, to widzisz? Nie wiem, oby do przodu. Krzysiu na boku, ty na dziewiątce, tak? Tak. Oby do przodu. No dobra. Powodzenia życzę. Dzięki. Paweł za późno. Morda, akurat przyszedł. Za to spóźniłeś. No. Już po akcji jest. Jest impreza. Brawo, Pawciu. Telewizio. Co? Który? Ja się.